wspomniałaś o mężu, właśnie dzisiaj twój mąż występuje, tak, prawda? Za wami druga rocznica ślubu. No, zaraz będzie trzecia. Trzecia. Jak oceniasz z perspektywy czasu bycie żoną? O, polecam, polecam. No super, że bycie żoną jest ekstra. Jest, nie wiem, na czym polega różnica, mówiąc szczerze, ale wiesz, ja akurat nie miałam, jakoś tam się nie napalałam specjalnie na to małżeństwo. Uważałam, że to jest, znaczy nigdy nie wychodziłam z założenia, że moje życie będzie się dzieliło na czas przed i czas po. Ale w związku z tym też nie miałam żadnych... No nie mam takiego poczucia, że cokolwiek się tak naprawdę zmieniło. Chyba to też dobrze, bo słyszałam różne straszne historie o tym, że to tylko przed jest dobrze, a potem to już masakra. Nieprawda, nie wierzcie im, nie wierzcie im. Powiedz mi, czy otrzymujesz telefony od swojej mamy, która dopytuje, wiesz dlaczego pytam, bo ja tak mam, dopytuje, no dobrze Manuelko, a powiedz, kiedy powiększenie rodziny, kiedy... Kochana, akurat moją ciążą żyje cała Polska, więc tutaj tu mnie nie przebijesz. Ale fakt, że zbyt duża ilość sekundantów nie sprzyja tego typu decyzjom.